Witaj w rozważaniach na dzień dobry. Właśnie się zbieram do pakowania. Jest późno, prawie 11. Jutro rano wylatuję. Tu pokażę mniej więcej, jak wygląda obecny etap. Jakoś super mocno nie wygląda, ale musiałem jeszcze wizę do Ugandy online zrobić, co mi sporo czasu zajęło. I taki werset na dziś, trochę na początek tego wszystkiego. Dzisiejszego kazania zresztą z Dziejów Apostolskich, 26 rozdział. Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. Zawsze się zastanawiałem, o co chodzi z tym ościeniem. Tym bardziej, że Johnny Cash też śpiewał o tym. When the man comes around, to jest taka piosenka. Tam jest właśnie, że pamiętam, teraz nie zacytuję z pamięci, jak to jest po angielsku, ale jest ten sam właśnie werset zacytowany. Co ciekawe, ten werset jest takim takim powiedzeniem, nie tylko żydowskim, ale w ogóle jakby właśnie zaczerpniętym po prostu z codzienności starożytnej. No i o co chodzi? Chodzi o to, że generalnie jak taki wół, czy tam cokolwiek szło z oprzęgu, jak był narowisty, to szedł na boki. Jak go tak się capnęło tym takim patykiem z haczykiem ostrym, który się lekko wbijał albo i mocniej wbijał w skórę, to jak takiemu bydłu się zechciało gdzieś tam iść w lewo albo w prawo, to go bolało po prostu. Bolało. No i tutaj ta konstatacja jest dosyć prosta. Znaczy, że trudno przeciw ościeniowi wierzgać. Jak masz go wbitego, cię po prostu boli. A jak cię boli, to idziesz tak jak należy. Oczywiście to jest pewien obraz. Nie zawsze jakby ten ościen jest na tyle wyraźny w naszym życiu. Czasami ten oścień czy ten ból przychodzi później, więc czasami po prostu no jesteśmy tacy mądrzy jak wół, który od razu czuje ból, no bo właśnie ten ból przychodzi później. Ale myślę sobie, że rada ogólna jest taka, że jeśli gdzieś Pan Bóg cię do czegoś prowadzi i coś ci każe robić, to nie wierzgaj. Nie wierzgaj, ale po prostu rób to. No bo jednak ten ościń Boży gdzieś jest i on może ciebie w pewnym momencie zaboleć. Poczujesz, jak już za bardzo zejdziesz, że jednak on tam jest wbity gdzieś w plecy. I nie leź na boki, w skrócie. Nie leź na boki, ale właśnie idź tą drogą, którą Bóg ci powierzył. Będziesz grzeszny, nie wszystko będzie tak, jakbyś chciał, ale tobie i sobie życzę, żebyśmy nasze lekcje odrabiali. Żebyśmy właśnie szli tak, jak powinniśmy i żebyśmy uczyli się na własnych błędach. Nie przez to, że czujemy ten oścień, ale po prostu słuchając głosu Bożego i robiąc to, do czego nas powołuje. Panie, dziękujemy Ci za to, że właśnie nas prowadzisz, że masz plan dla nas. Daj nam, Panie, posłuszeństwo, daj nam odwagę, daj nam cierpliwość, daj nam pokorę. Daj nam to wszystko, co jest nam potrzebne, żebyśmy właśnie szli i Tobie byli posłuszni i Twoje plany w naszym życiu realizowali. Z Bogiem i do zobaczenia.